Skieruj się na Bitkar. Czy to samochód marzeń Adama Klimka? Ford Mustang Mach 1 z 1973 roku? Tak. To samo auto z TVN Turbo, które w ciągu 7 miesięcy intensywnych prac przeszło m.in. kompletny remont blacharski i tuning silnika. Teraz pod maską skrywa 400 koni i przyspiesza do setki w niecałe 6 sekund. Adam właśnie zarejestrował tego potwora i jedzie go przetestować, a potem wystawi swoje auto marzeń na sprzedaż. Ale najpierw... Adam, piękny wyszedł. Nie będzie żal go sprzedać? Dziękuję. Powiem Ci szczerze, nie. Dlatego, że marzenia są po to, żeby je spełniać. To już jest spełnione, więc czas na kolejne. A tak w tajemnicy też powiem, że bardziej mi kręcił moment, jak go kupiłem i był totalnym wrakiem oraz cały ten okres, gdzie krok po kroku doprowadziłem go do takiego stanu. Więc teraz oddaję go z czystym sercem nowemu nabywcy. A kto nie będzie, zobaczymy. Adam, poznaliśmy się przy okazji wystawienia Twojego samochodu na polizingowe.pl. Co skłoniło Cię do kontynuowania naszej współpracy? Przede wszystkim aukcyjny model sprzedaży samochodu. Tego w Polsce nie było, ale to tylko ten model gwarantuje, że zarówno kupujący, jak i sprzedający otrzyma uczciwą cenę. I to jest chyba najważniejsze. Ja myślę, że jest jeszcze jedna rzecz. To znaczy, zdjęliśmy Ci problem z głowy. Dla osób, które nie mają czasu, a chcą osiągnąć maksymalny efekt sprzedażowy, to jest miejsce. Bitkar.pl. Artur Kopania jest założycielem Bitkar.pl, platformy aukcyjnej samochodów używanych. Także takich, które były używane przez niemal 50 lat, ale przede wszystkim aut współczesnych. Nie znalazł się tu przypadkowo. Adam Klimek chce sprzedać swojego Mustanga na aukcji Bitkar.pl, bo wie, że tam zrobi to sprawnie i dostanie uczciwą cenę. Adam, to jest jakiś totalny odlot. Odpocznijmy chwilę, bo wszyscy trzej jesteśmy już po 40. Nie da się ukryć. Powiedz mi, ten samochód nie jest seryjny. No nie, nie jest to seria, natomiast wszystkie modyfikacje są zgodne ze sztuką tamtej epoki i jakże bardzo pożądane zarówno w Stanach, ale również w Europie. Silnik prawie 400 koni. Kuty, duże głowice aluminiowe, duży gaźnik. Krótko mówiąc, nadmiar mocy w stosunku do potrzeb tego samochodu, ale chyba o to w tym chodzi, że on po prostu ma być trochę taki nieokiełznany, no jak w to Mustang. Pozwolisz mi to sprawdzić samemu? Dasz poprowadzić? Wiesz co, ty lepiej skup się na prowadzeniu Bitkar.pl, a mi zostaw samochody, dobra? Okej. Okay. To jedźmy. Siadaj. Pora udowodnić, że Mach w nazwie Mustanga nie znalazł się tam przypadkowo. Kieruj się na Bitkar.